elementów KGB, które według znanego sobie kryterium ważności kopiował i wywiózł, oddał się w dyspozycji, do dyspozycji brytyjskiego MSZ-u, brytyjskiego wywiadu. I on na podstawie oczywiście porozumienia amerykańsko-brytyjskiego, bo komisja dotycząca publikacji kolejnych materiałów z archiwum Mitrochina działa, to jest taka komisja mieszana brytyjsko-amerykańska. W każdym razie ta komisja podjęła decyzję o druku pierwszych materiałów dotyczących historii KGB. To jest w ogóle, proszę Państwa, książka uznawana przez historyków, politologów, polityków na całym świecie za Biblię wiedzy o KGB. I pierwszy tom ukazał się, jeśli się nie mylę, w 95 lub 6 roku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Został błyskawicznie przetłumaczony na wszystkie praktycznie języki. I proszę Państwa, w tym pierwszym tomie jest napisane, że Lech Wałęsa to Bolek. Mało tego, Mitrochin i profesor Christopher Andrew, który mu pomagał w opracowaniu tych materiałów, opisuje nieznane. I my tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić w naszych archiwach, polskich archiwach. Aspekty dotyczące pobytu Lecha Wałęsy w Arłamowie. Na przykład Mitrochin pisze, że wywiózł dokument, który świadczy o tym, że Kiszczak konfrontował Lecha Wałęsę z jego byłymi oficerami prowadzącymi z Gdańska w Arłamowie. I sprawa tych rozmów, te rozmowy zostały nagrane na wideo, utrwalone na wideo i materiały zostały wysłane do Moskwy. I to jest w archiwum Mitrochina. Tylko jak weźmiecie Państwo wersję amerykańską, brytyjską wydania i porównacie tłumaczenie z polskim wydaniem, to zauważycie, że w polskim wydaniu nastąpiły jakieś ingerencje. Ale pierwsze polskie wydanie archiwum Mitrochina zostało opublikowane przez wydawnictwo Muza, które było własnością, czy jest własnością Czarzastego. I on pewnie postanowił, czy jego współpracownicy postanowili zaingerować, ale jakby z grubsza nawet w tym wydaniu te informacje się znalazły. Więc mówię, w książce, która jest znana na całym świecie, byłem kilka tygodni temu w Stanach, proszę Państwa, zawsze się jakby zabawiam tak samo, to znaczy wchodzę do głównych księgarni w dużych miastach amerykańskich i patrzę sobie, jakie są książki. I zawsze z ciekawości patrzę, czy jest archiwum Mitrochina. Tak a propos, jakby mnie jakiś Amerykanin czy Polonus zapytał, czy ta wiedza jest znana tutaj, no to zawsze mogę powiedzieć, a tam właśnie w Barnes & Noble albo w Borders, w największych księgarniach, największej sieci księgarni w Ameryce właśnie jest archiwum Mitrochina i tam jest o Lechu Wałęsie. Nawet w indeksie nazwisk jest Bolek, proszę Państwa. W polskiej wersji oczywiście tego nie ma, więc łatwo znaleźć. Więc ta wiedza jest, można powiedzieć, powszechna dla tego, kto chce ją znaleźć na całym świecie, tylko jest próba odebrania wiedzy tej Polakom w kraju. Inny przykład. Ja opublikowałem kiedyś taki dokument z 90 roku szefa wywiadu już w wolnej Polsce, zresztą kompana Lecha Wałęsy, Henryka Jasika, którego on wyniósł do godności generała później, obok Zacharskiego i paru tam innych jeszcze fajnych panów ze Służby Bezpieczeństwa. I Henryk Jasik pisze o tym, że tłum antykomunistów niemieckich w Dreźnie i w Berlinie zajął budynki Stasi. I tak się zastanawiam, co tam ten Jasik chce takiego tutaj zameldować. A widzę, że na rozdzielniku w tym dokumencie jest Jaruzelski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski. A Jasik pisze o zagrożeniach, które są z tym związane dla Polski. Wiecie Państwo, jakie jest zagrożenie? Ten tłum rozwydrzonych antykomunistów niemieckich opanował budynek w Stasi, w którym wtargnął do pomieszczeń, które były wypełnione materiałami dotyczącymi Polski i okazało się, że ten tłum zajął pomieszczenie, w którym również są materiały na temat przewodniczącego Solidarności. I mało tego, komisję, którą Niemcy powołali, bo te materiały zostały zabezpieczone, Komisja ustaliła, że materiały dotyczące przewodniczącego Wałęsy zostały wcześniej zmikrofilmowane i wysłane w kontenerach do Moskwy. Jasik melduje w lutym 90 roku, jakie to jest straszne zagrożenie, że jednoczące się Niemcy mają wiedzę na temat Lecha Wałęsy. To jest taki konkretny, kolejny przykład tego po prostu, że ta wiedza na temat Wałęsy jest znana
znana na całym świecie. Nie tylko oczywiście Wałęsy, ale mówimy o Wałęsie. To nie jest tak, że my tutaj żeśmy dokonali jakiejś niebywałej historii, jako pierwsi na świecie napisaliśmy, że był ktoś taki jak Bolek, tylko myśmy jakby dokonali to, co jest naszą powinnością. Oczywiście najszerzej żeśmy to opisali, nie ma przecież na Zachodzie publikacji tylko o Wałęsie, ale i jego współpracy, ale to nie jest jakby zasadniczo żadne nowe. Przepraszam, że tak długo mówię. Teraz chciałem zadać takie dwa pytania, ale może najpierw odwrócę tego, o czym Pan mówił, to rozumiem, że w naszych warunkach nie ma znaczenia, czy będzie 13 dokumentów, czy 300. Wiadomo, pewna grupa decyduje o tym, kto był agentem, a kto nie. Natomiast dwa pytania. Pierwsze, czy Pan w jakiś sposób spotkały nieprzyjemności, można powiedzieć, zagrożenia zdrowia czy życia z tytułu wydania tych książek? Czy Pan po prostu musi się obawiać o to, żeby gdzieś wyjść, pojawić się w taki sposób, czy jak to Pan zagraża? I drugie pytanie o Panią prokurator Nowak. Czy ona jeszcze działa i czy ona w jakiś sposób, czy Pan próbował się z nią może kontaktować poza tym jak gdyby formalnym sprawdzeniem dokumentów, które były przez nią jak gdyby tworzone, bo rozumiem, że ona tutaj maksymalnie pozytywną rolę odegrała na tyle, na ile mogła, ale czy ona coś może dorzucić w tej sprawie jak gdyby poza protokołem tych gruzów? Z panią prokurator Nowak spotkał się Piotr Gontarczyk wiosną tego roku. Umowa dżentelmeńska z panią prokurator dotyczy tego, że treść tej rozmowy nie będzie nigdy ujawniona bez jej zgody, wiedzy. Ale mogę powiedzieć, że była oczywiście zdziwiona, nieco przestraszona tym, że my chcemy napisać o całej tej historii. Dlatego, że ta historia wiele nerwów kosztowała. Trochę się chyba bała o swoją pozycję. Ona działa, jest prokuratorem prokuratury okręgowej w Warszawie. Kiedyś w telewizji była taka ciekawa scenka. Misja specjalna dzwoni do prokurator Nowak i ona podnosi słuchawkę. To emitowała telewizja, nie chce oczywiście ona rozmawiać z telewizją i odsyła do rzecznika prasowego prokuratury okręgowej. I z tym związana jest jeszcze inna historia. Tych dokumentów dotyczących okoliczności wyprowadzenia materiałów Bolka i innych materiałów archiwalnych Służby Bezpieczeństwa jest bardzo dużo i one są teraz dalej w prokuraturze w Gdańsku i w prokuraturze w Warszawie, ale są tajne. My żeśmy, proszę Państwa, tak walczyli o to, żeby nam w ogóle odtajniali te materiały, że o tym bym mógł napisać całkiem pokaźną książkę, jak powstała książka o Lechu Wałęsie. Jakbym był normalnym Davisem, który zawsze jak napisze jakąś książkę, to potem pisze, jak ją pisał, wydaje o tym książkę, to powinienem dokładnie taką książkę napisać. Tylko że nie o wszystkich rzeczach mogę mówić. Proszę Państwa, to jest w ogóle jakieś kompletne kuriozum. Trzeba było po prostu walczyć o każdą kserówkę, bo chodziło o to, że my żeśmy chcieli, żeby prokuratura czy prokuratury odtajniały te materiały, bo co nam po materiałach, które są tajne? My możemy je przeczytać, bo mam certyfikat bezpieczeństwa na dostęp do materiałów ściśle tajnych, ale ja nie mógłbym o tych materiałach z Państwem rozmawiać i nie mógłbym ich oczywiście opublikować w książkach. Więc była walka o to, żeby te materiały odtajnić. Żeby było jasne, rzecz się dzieje w okresie rządów PiS-u. Myślicie Państwo, że to wszystko tak gładko szło? Nie. Po prostu jak po grudzie. Ten aparat prokuratorski odmawiał jakiejkolwiek współpracy z nami. I mówił, stał zawsze po prostu na gruncie tego, że to wszystko ma być tajne w nieskończoność. Być może w ogóle ktoś sobie wymyślił, że po jakimś czasie te materiały tajne zostaną w ogóle jakby oficjalnie, komisyjnie zniszczone. To już byśmy w ogóle się nigdy nie dowiedzieli o tym, kto pożyczał, kiedy, w nocy materiały Lechowi Wałęsie i że zostały one zniszczone. No teraz tym bardziej te materiały nie zostaną pewnie odtajnione, tak mi się wydaje. Długa droga jeszcze przynajmniej do tego. Ale ta wiedza oczywiście jest szersza, ale wydaje mi się, że zasadniczo po prostu zasadnicze materiały, warstwa informacyjna dotycząca okoliczności wyprowadzenia tych dokumentów w latach 92-95 jest zawarta w obu książkach. Pani prokurator, to się nie dowie. Wiemy. Na przykład opisałem w
w tej książce historię